Rujm el-Hiri to niezwykła konstrukcja megalityczna zbudowana w pobliżu Morza Galilejskiego. Ten starożytny pomnik złożony jest z ogromnych kamiennych kręgów postawionych we wczesnej epoce brązu i do dziś pozostaje wielką tajemnicą. Nikt tak naprawdę nie wie, kto stworzył te kamienne pierścienie w kształcie koła, ani też dlaczego nigdy nie skończono ich budowy. Te imponujące starożytne ruiny znajdują się na wzgórzach Golan, a więc regionie znanym z roszczeń terytorialnych stawianych zarówno przez Izrael, jak i Syrię. Kręgi składają się z ogromnych kamieni ułożonych w stos, przy czym całość konstrukcji składa się z około 40 tysięcy ton czarnego bazaltu ułożonych w co najmniej 5 koncentrycznych pierścieni z centralnym kopcem pogrzebowym ulokowanym w jego centrum. Co ciekawe, podczas gdy w języku arabskim nazywa się on Rujm el-Hiri, co oznacza kamienny kopiec dzikiego kota, co odnosi się zapewne do dość niezwykłego umiejscowienia kamieni w tej konstrukcji, okazuje się, że w języku hebrajskim nazywa się on Gilgal-Refaim lub Koło Olbrzymów. Jest to zatem odniesienie do rasy gigantów występujących w Biblii pod nazwą Nefilim. A biorąc pod uwagę skalę Rujm el-Hiri, nic dziwnego, że można by było uznać je za dzieło gigantów. Tym bardziej, iż zgodnie z szacunkami, budowla ta powstała 5000 lat temu, a więc od około 3000 do 2700 lat przed naszą erą, a więc we wczesnej epoce brązu. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że megalit ten nie zostałby zapewne odkryty jeszcze przez wiele lat, gdyby nie badania archeologiczne z poziomu nieba. Niestety, ale z poziomu gruntu konstrukcje widziane w Rujm el-Hiri przypominają raczej osobliwe gruzowisko, aniżeli starożytną budowlę. Natomiast teraz, dzięki zdjęciom lotniczym, wiadomo nam na przykład tyle, że stanowisko to składa się na 5 do 9 masywnych okrągłych pierścieni otaczających centralną komorę grobową. Największy z nich mierzy 152 metry szerokości oraz od 1 do 2,5 metra wysokości. Przy czym warto pamiętać, że pierścienie są niekompletne, a niektóre z nich są połączone krótkimi ścianami, tworząc coś w rodzaju szprychy w gigantycznym kole. A oto co na temat tego megalitu powiedział Uri Berger, a więc ekspert od megalitycznych grobowców, występujący jako przedstawiciel izraelskiego rządu. To enigmatyczne miejsce, mamy trochę informacji, ale nie cały obraz. Naukowcy przychodzą i są zdziwieni tym miejscem, po czym wymyślają swoje własne teorie. A skoro mowa już o tych teoriach, to archeolodzy uważają, iż miejsce to nie było raczej wykorzystywane jako osada lub struktura obronna, ale poza tym nie ma zgody co do jego faktycznej funkcji. Nadmiar złego, na całym Bliskim Wschodzie nie znaleziono dotąd żadnej podobnej struktury. Jedną z teorii wyjaśniających cel tego miejsca jest kalendarz astrologiczny. Uri Berger twierdzi, że w czerwcu i w grudniu podczas przesilenia wschód słońca pokrywają się z otworami na skałach. A zatem dominująca teoria zakłada, iż miejsce to było wykorzystywane jako lokacja dla rytualnych obserwacji astrologicznych lub kultu słońca. To jednak nie wszystko, ponieważ w dalszym ciągu tak naprawdę nie wiadomo, czy centralny kopiec pogrzebowy tego prehistorycznego megalitu powstał w czasie pierwotnego stworzenia pierścieni. Jest to nie do określenia ze względu na brak materiału organicznego do zbadania. Na tą chwilę pewne jest jedynie to, iż centralny kopiec mierzy około 5 metrów wysokości i od 20 do 25 metrów średnicy. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kwestia artefaktów, które na zawsze zaginęły z Rujm el-Hiri z powodu jego wieku i niefortunnej historii grabieży w tym miejscu. Obecnie uważa się, że centralny kopiec mógł niegdyś zawierać biżuterię i broń. Do tej pory podczas wykopalisk w komnatach i ścianach nie znaleziono żadnych artefaktów, co może wskazywać na to, iż oryginalnie przestrzenie te nie były wcale wykorzystywane do przechowywania żywności, ani też nie były to obszary mieszkalne. Całą tę sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że w Rujm el-Hiri tak naprawdę nigdy nie odnaleziono jakichkolwiek szczątków ludzkich, a nazywanie wewnętrznego kopca tej budowli kopcem grobowym jest mocno umowne. Obecnie badacze sugerują, iż brak szczątków może być spowodowany tym, że pogrzeby wiązały się wówczas z tak zwanym wcieleniem, a więc pozostawieniem zwłok na pastwę ptaków i dzikiej zwierzyny. Dopiero wówczas, gdy obgryzły one mięso ze szczątków, pozostałości były zbierane przez lokalnych mieszkańców i umieszczane w skrzyniach z kośćmi. To jednak nadal nie koniec, a dalsze komplikacje w kwestii tego megalitu pojawiają się wraz z pytaniem, kto zbudował Rujm el-Hiri. Zgodnie z szacunkami specjalistów zapytanych o to przez przedstawicieli organizacji Reuters, budowa tak ogromnego pomnika wymagałaby ponad 25 tysięcy dni roboczych.
To, w połączeniu z gromadzeniem i transportem kamienia, wymagało ogromnej sieci wsparcia, której zgodnie z naszą wiedzą nie powinna posiadać kuczownicza cywilizacja lub wędrowcy. Tym samym natrafiamy również na kolejny trudny do wyjaśnienia megalityczny konstrukt, który na domiar złego znajduje się w sferze stałych napięć pomiędzy dwoma państwami na Bliskim Wschodzie. Czy więc kiedykolwiek poznamy odpowiedź na to, kto zbudował krąg gigantów? Lub choćby, jaki był cel istnienia tej konstrukcji? Najprawdopodobniej przyjdzie nam jeszcze poczekać, zanim odnajdziemy odpowiedź na to pytanie. I to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kończąc już, chciałbym jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innemedium.pl po więcej bardzo podobnych tematycznie treści. Oraz zachęcić Was do sprawdzenia naszego sklepu internetowego, mediów społecznościowych i Patronite'a. Po wszelkie potrzebne linki odsyłam oczywiście poniżej do opisu.